Hej, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Kontrast. Jak pamiętacie, w zeszłym odcinku poznaliśmy naszą bohaterkę, którą jest Dawn. Oznacza to taki mrok, jak nadchodzi. I jaki mrok? Świt, idioto. Więc kontynuujemy naszą grę. W dalszym ciągu mam lekką chrypę, ale już mogę mniej więcej nagrywać. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Raz za jakiś czas pewnie przydarzy mi się zakaszleć. Aha, okej. Okay. Jesteśmy tutaj, gdzie ostatnio próbowaliśmy się dostać. I musimy ponownie udać się do kina. A czym to się robiło? A, B, okej. Amazing Vincenzo. A, czyli to jest ta przepaść, którą musimy przeskoczyć. Okej, okay, to sobie ominiemy. I szybko to zrobimy, bo to widzieliście w poprzednim odcinku. I lecimy. Opa. Hop, 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 hop. Hopsa. Okej, było blisko. It's too far. Can you help me? Teraz musimy pomóc Didi przeskoczyć, tak jak to było ostatnio. Uwaga. Okej. I możemy wrócić. Możemy powrócić do kina. It was such a big jump. Tu nie ma żadnych znajdziek, niczego chyba na stole nie ma. Więc idziemy dalej. Tak, nagrywam już na nowym mikrofonie. Czy tutaj nic nie ma? Nie, tu już sprawdzaliśmy w ostatnim chyba odcinku. I tu na dole nic nie było. Okej. Maybe you could find another way in. I tu, jak pamiętacie, musimy poprzesuwać sobie te figury. O! I wystarczyło chyba przesunąć dwie. Z tego co pamiętam, czyli wampira i tego gostka, żeby wskoczyć. O, dokładnie tak. Dokładnie tak. Tu chyba żadnych znajdziek nie ma, ale lepiej się przejść niż coś ominąć. Jakieś luminaris albo cokolwiek. Nie, nie ma tutaj nic. Jakieś plakaty z tym Vincenzo. To jest chyba matka Didi. I lecimy do kina. O! Czekajcie. Nie, jednak tego się nie da wziąć. Dobra, jesteśmy w kinie. Didi. What are you doing here? You're not supposed to be out this late. Where's your mom? Did mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? Are you coming home? Well, that's my plan. I've got to convince your mother. She No, I snuck out. Oh boy, you're growing up fast. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah, kinda. At the time, I wasn't being very good to her, so I guess I had it coming. I missed you so much. I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who it's gonna star? The amazing Vincenzo. How much snooping around have you been doing? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not supposed to be out this late. I'm gonna take you home. I brought you the milk. Shh, shh, shh. But... Shh. I got a couple of investors. Okay. Przychodzą tam ci goście, których ostatnio niestety sobie tak w sumie puściliśmy płazem, bo musiałem kończyć odcinek, ale dzisiaj
wysłuchamy, o co im dokładnie chodzi. Hey, Carmine, Silvio. He doesn't have the money to show them. His name is Salvio, so why are we here? Salvio, yeah, what did I say? I got great news. Vincenzo is in. You got him, you're sure? Sure, I'm sure. Czyli musimy pokazać im film. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah, yeah, except the projector's broken. Because if you don't got him, your circus is gonna flop and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms and then we see how well you swim. Look. Czyli chcą go utopić, okej. Are you kidding me? Dobra. A projektor. Jak się dostać do projektora? Dobra, tutaj. Shift out. Please. I dajemy. Nasz film. Check this out. Jeez, he is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow, pick it up? Relax. Let's go have a drink, huh? I know a guy who'll fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Boy, you're in a hurry, huh? She must be a real ripe tomato. You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife. We'll play canasta. Just the four of us. Okay, but he's not asking Johnny. He's telling. O kurde, jeszcze się oberwie jej matce? Serio? Kto robił tą grę? Dobra, najpierw sprawdźmy, czy nie ma tu jakichś znajdziek. A tu się nie dostaniemy. Vincenzo. Ty nic nie zrobisz. Dobra, lecimy dalej. Coś odblokowałem, ale niestety nie widzę. Zobaczę sobie na nagraniu. Act 1. The problems of three little people. Problemy trzech małych ludzi. Idź do hotelu Excelsior. Dobrze, pójdę. Ale... Tutaj widzę, że coś by się tu mogło dać zrobić. Tylko jeszcze nie wiem co. Aha! W takim razie składamy ciebie. Wskakujemy szybko tutaj. Tak. Ty się rozkładasz. O, dokładnie. A, nie zdążyłem! Nie zdążyłem. Fuck. Jeszcze raz. Tak. I tak. Hop. Dawaj. Raz. Dobrze. I mamy Luminaris. Yeah. 5/10. Dobrze. Tak mi się właśnie coś wydawało, że mogło tam coś być. Gdzie jest Didi w ogóle? Didi się nam gdzieś zagubiła. Nigdzie jej nie widzę. A więc prawdopodobnie poszła do hotelu Excelsior. Mogę stąd zabrać Luminaris? Nie. No dobra, gdzie jest hotel Excelsior? Musimy go poszukać. Prawdopodobnie będzie gdzieś tutaj. No popatrzcie, skąd ja to wiedziałem? Ale tu mi coś świeci. Tu mi coś świeci i ja jestem ciekaw, co to jest. Co? Aha. Okej. Ha! 6/10! Dziękuję bardzo! Wiedziałem, że znajdźki tutaj nie będą jakieś strasznie trudne. Dobra, wchodzimy do hotelu Excelsior i zobaczymy, co się tutaj będzie działo.
You meet a guy's wife, now he's got a whole new reason to make good. How come you know so much? 'Cause my ma used to smack me every time I didn't know. I should try that with my kids. Są w ogóle jakieś oprychy, ja nie wiem. Wow, jaki duży hotel. No nice. I can't get in. The door's locked. I need your help. Okej. Wow. Serio włączyła alarm przeciwpożarowy. No spoko. Rozejrzyjmy się najpierw. Tak, tu jest jakaś znajdźka. O, Freddy Fair, Johnny Fenris. Okej. Okej. I co? Czy otworzy się winda? Halo? Chyba nie. Chyba, że jednak. Ach, tu coś mam zrobić. Z tym mam coś zrobić. Prawdopodobnie wepchnąć to tutaj. Czyżby? Ta. I co to dało? O! O! Czyli możemy robić też coś takiego. No spoko. Aha. Zobaczmy, czy tu nic nie ma. Jakiś znajdziek, tak? Jestem psem na znajdźki tutaj dzisiaj. Shift in, interact. O! Ale tam jest Luminaris. Ale ja stąd nic nie widzę, niestety. Jak ja bym się miał do tego Luminary dostać? Na pewno muszę ciebie obniżyć. I ciebie też. I jak ja to mam zrobić, żeby dostać później tego Luminary? Nie mam pojęcia, ale dostałem się piętro wyżej. A tu coś jest? O. Aha, czyli wszystko spadło znowu na dół. To zostało wyłączone. A ja mogę się teraz dostać chyba wyżej? Czy mi się wydaje tylko? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tędy się nie dostanę. Tędy się nie dostanę. A może tędy? Jakoś w jakiś sposób, nie wiem. O, i wszystko opada na dół, tak? Czyli teoretycznie musimy to zrobić tak, żeby jak najszybciej tu wbiec. No shiftuj się. Dobrze. Dobrze, to było sprytne. Maybe you could sneak in through a window or something. And then you could let me in. Możliwe. Jakiś SMS mi przyszedł. Jakaś Ania schudła 12 kilo i ja też mogę. O. Tu coś jest? Ciekawe. O, chyba tędy miałem właśnie iść. Get on to the balcony. Jezus! I wanna come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? Kobieto. I got lonely. I miss you, baby. I'm never gonna give you another reason to kick me out, I swear. Never's a big word. Feels like I heard it before. This time you're gonna be nothing but proud of me. Look at this hotel suite. No, investors. The ones you just Jak? Left? Yeah, I'm real proud. They're the ones who broke your... Au! Au, spadłem. Jeszcze raz.
Nie ogarniam, jak ja tam się mam dostać. Mam chyba je wskoczyć na buta, jak ona go podnosi. I want to come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? That's the past, Kat. I've changed. Oh, yeah? You get religion? I got lonely. I miss you, baby. I'm never gonna give you another reason to kick me out, I swear. Never's a big word. Ja pitole! I heard it before. This time you're gonna be porąbane. Look at this hotel suite. I got investors. Wow. What, you just left? Yeah. Okay. Udało mi się. You don't believe a word you're saying. I know, because I can read you. Unlock the doors for Didi. No, John. Not again. You're a carousel. Proszę bardzo, of Didi, chodź. Dreams. You keep coming around and around. No one is ever chodź, Didi, chodź. Like do, kiddo. Get back! Don't try and kiss me, Johnny. I'll lose my mind. You gonna shoot me? Ah, go ahead and shoot. I got two holes in me where you and Didi used to be. Put another one in there. Finish me off. Oh. What do you want with Didi? You're not even her real father. What do you think, Vincenzo's jak real? To? All he ever gave Didi was her cute little nose. Yeah, maybe I'm not her real father, but I'm the one that showed her how to tie her shoes. I'm oh, the one that put kurna, her to bed. To nie jest jej ojciec. You took her to see his show. Did he change his mind? He doesn't want to be her father. He doesn't want to be anybody. I hate you. Jesus, Cal, what are you doing? Mommy, stop! What are you doing? Nothing. Mommy and Daddy were having a little fight. It's not a real gun. It's just a toy. Yeah, it's just a toy, Didi. Mommy, are you gonna let Daddy come home? Didi. Please let Daddy come home. He's in pretty deep with some bad people, Didi. Maybe he should czyli make to jest, to nie jest jej biologiczny ojciec, tylko Vincenzo? Wow. Maybe I need my family to make good. Johnny. Yeah, Daddy needs us. If this is another train wreck, it's not just gonna be you and the train this time. I'm not gonna let it wreck this time. I promise. Yay. Thank you so much. Yay! Daddy's coming home! Całuję się. But he's not my real daddy, is he? No, to już jest inna kwestia. Czy on jest jej prawdziwym ojcem? Loading. Okej. Okay. I znów jesteśmy w pokoju Didi. Cześć Didi. Co tu masz? It's you. Where have you been? Did you know the circus is in town? It's Daddy's circus. He says it's gonna be the biggest thing ever. Except he always says stuff like that and then something goes wrong. And Vincenzo's my real daddy. Co? Talk to him. Czyli jednak Vincenzo to jest prawdziwy ojciec Didi. O, ładnie się dzieje, ładnie. No i co, interact i co? Nic, nic, nic w życiu w ogóle? Żaden, nie? Collectible. To jest Johnny. No, taki dość gościu nawet. O, to ta muzyka z początku. Kto tu? Kto tu jest? Są tacy szczęśliwi. Nie ma żadnych zdjęć. You know the stories where the little girl is really a princess and her parents aren't really her parents? Does she still get to see them? Chyba tak. No ale matkę ma przecież normalną. Znaczy, no, piosenkarką jest, ale jest normalna w miarę, nie? Idziesz, Didi? Czy stoisz, czy nie wiem, co robisz? Okej, co my tu mamy? It's an eviction notice. Daddy says he's gonna pay all the bills when the circus is a big hit. Dostali wezwanie do zapłaty. Come on. No nie dobrze, nie dobrze. Dobrze, musimy znaleźć Vincenzo. I to już jest akt drugi, więc ja będę się z wami żegnał. Komentujcie, subskrybujcie i co tam jeszcze chcecie. Na razie, czołem. Cześć.